Witamy w wiadomościach futbolowych Ligi Szóstek i witamy po 8 tygodniu rozgrywek. Na pierwszy strzał no musi iść mecz Zil-Deniko. Mecz, który był zapowiadany meczem o pierwsze miejsce. Zdetronizowany Zil z pierwszej pozycji, na to miejsce wskoczył właśnie przeciwnik, czyli Deniko. Tak, dla Zil to pierwsza porażka w sezonie. Porażka 2-3, a więc widać, sam wynik już pokazuje, że mecz był zacięty. Tak, rzeczywiście taki przebieg też miało to spotkanie. Zil w pewnym momencie był na prowadzeniu. Ostatecznie przegrał różnicą jednego gola i tego gola Deniko zdobyło w samej końcówce spotkania, więc no, niewiele brakowało, a Zil nawet byłby niepokonany. Ostatecznie jednak przegrał, no i można się zastanawiać, jak losy tej drużyny się potoczą. Będziemy mówić o tym jeszcze na koniec programu w przyszłym tygodniu, mecz z ekipą Wino. Natomiast pamiętamy i zawodnicy Zil też pamiętamy, jak przebiegał poprzedni sezon, że do pewnego momentu wszystko układało się znakomicie, a potem jak już przyszła porażka, no to wszystko się załamało. Zobaczymy, czy teraz będzie podobnie. Fakt jest taki, że na pierwszym miejscu jest Deniko Design, a tuż za plecami z taką samą liczbą punktów, ale nieznacznie tylko gorszym bilansem bramkowym jest ekipa Wino, która w tym tygodniu pewnie pokonała RKS Chówdu, bo aż 9-1. No i zapowiada się ciekawa sytuacja, bo jeśli powiedzmy ekipa Wino i Deniko Design wszystko będą wygrywać do końca, no to decydować będzie bilans bramek. A ten na razie jest taki, że Deniko ma plus 26, a ekipa Wino plus 25, a więc tam może być naprawdę bardzo blisko. No i dobrze by było, jakby te drużyny w kolejnym meczu nie tylko walczyły o 3 punkty, ale też o jak najwyższe wygrane, bo wtedy może się okazać tak, że będzie... No właśnie, bo przypomnijmy, przy równej ilości bramek bierzemy pod uwagę mecz bezpośredni, tu był... Znaczy, tak, tutaj przy równej liczbie punktów mecz bezpośredni, tu był remis 4-4, potem idzie bilans bramkowy, a potem ewentualnie strzelone bramki, tutaj jeśli chodzi o strzelone, no to na razie... No i jedna i druga drużyna ma potencjał ofensywny, więc no, panowie, trzeba brać się do roboty. Intergrupa miała się włączyć do walki o najwyższe cele, no jednak zanotowała kolejny już bardzo słaby mecz, no i przegrywa znowu z Desperados. Tak, no tutaj Inter utrzymuje czwartą pozycję w tabeli, natomiast strata do miejsc medalowych to już jest 5 punktów i wydaje się, że będzie ciężko ją odrobić. Co prawda jeszcze będą mecze bezpośrednie, ale natomiast forma nie raczej nie będzie stawiała Interu w roli faworyta. Już w przyszłym tygodniu Inter zmierzy się z Deniko Design, no i ciężko przypuszczać, by jeśli nie poprawi swojej gry, no to by urwał punkty. Natomiast Husaria goni Inter i jest już, ma tyle samo punktów, gorszym bilansem bramkowym na razie z Interem przegrywa. W tym tygodniu Husaria po ciężkim meczu pokonała Pastuchy 5-4, no ale to już jest kolejne zwycięstwo z rzędu, także Husaria prezentuje wysoką formę, a za plecami Husarii Nuevo Desperados, którzy właśnie wygrali z Interem Kraków. A za plecami Nuevo Desperados Valpociano, które w ostatnich sekundach spotkania wygrało piątkowy wieczór na obiekcie NKS nad Wiślan 4-3. Tak, szalony mecz. Generalnie pod kontrolą, można powiedzieć, Valpociano cały czas miało, natomiast w końcówce spotkania wydawało się w ostatniej, gdy sędzia powiedział, że dolicza minutę, Valpociano straciło bramkę na 3-3. No i wydawało się, że mecz zakończy się remisem, ale ostatecznie jeszcze przeprowadziło jeden atak, no i wygrało 4-3. To jest trzecie zwycięstwo z rzędu, Valpociano, no i też trzecia porażka FC po staremu. Także FC po staremu z drużyny, która gdzieś tam w czołówce po pierwszych meczach się orientowała, no to teraz już w dolnej części tabeli raczej będzie problem, żeby się z tej dolnej części tabeli wydostać. Dobry mecz w wykonaniu Portu Kraków, wygrywają Los Pumones. To jest też ważny mecz, bo pozwoli wydostać się ze strefy spadkowej i przesunąć się o kilka pozycji w górę, bo aż na 8 lokatę. Dzięki temu przewaga, co prawda, na strefę spadkową nie jest duża, no ale tak jak mówiliśmy, 8 lokata to wygląda już całkiem nieźle. 8-3 to też jest pewne zwycięstwo z Los Pivones. No i Los Pivones zaskakująco niska forma. Tak jak mówiliśmy też o defensywie, że zespół ostatnio traci dużo goli, no to się potwierdziło. No i efektem jest przedostatnie miejsce, tylko przed UBS-em, który ciągle bez wygranej, choć w tym tygodniu pewien promyk nadziei jest, remis z Deltą skład, choć no, Delta też w strefie spadkowej, więc... Delta drugi mecz z rzędu w 6-osobowym składzie. Tak, no i remis tak naprawdę żadnej ze stron nie zadowala, no i nic nie daje w kontekście ligowej tabeli. Zgadza się, no i przed nami creme de la creme, można powiedzieć, bo starcie drugi z rzędu. Bo Zil, tak się złożyło, że Zil po meczu z Deniko Design od razu dostaje rywala
też z ligowego topu, czyli ekipę Wino. No i to jest, będzie odpowiedź na pytanie, czy jeszcze powalczy o mistrzostwo, czy już z tej walki odpadnie. Bo można założyć, że Dynico pokona Inter, no i jeśli Zil straci punkty, no to już będzie tracił do czołowego duetu 4 oczka i to będzie dystans nie do odrobienia, tym bardziej, że będzie miał bezpośrednie mecze gorsze. Natomiast jeśli chodzi o samo porównanie, jakie potykają się dwie drużyny, które tracą bardzo mało bramy. Tak, to jest przede wszystkim charakterystyczne dla obu zespołów, że defensywy obu tych drużyn to są bardzo szczelne. Ekipa Wino straciła 11 goli, Zil stracił tych goli 14. Bilans bramkowy obie drużyny mają podobny, 25 i 22, te samo goli strzelonych. Więc to pokazuje, że możemy być świadkiem kolejnego zaciętego meczu. No i jeśli chodzi o strzelców, no to w ekipie Wino można powiedzieć, że tradycyjnie Kamil Banachowicz jest najlepszym strzelcem, natomiast w Zilu no to mamy dwóch takich najlepszych, Perełkowicz, Wojten, którzy zdobyli po 8 goli. Tak więc zapraszamy na to spotkanie. Zobaczmy na 6 tygodnia i do zobaczenia za tydzień.